Siema, gram sobie w The Binding of Isaac, Repetent, gram dzisiaj Edenem i pierwszy, co, najpierw patrzę na OBS-a. Pierwszy, co zobaczyłem, to jest Spoonbender, najpotężniejszy przedmiot, jaki kiedykolwiek mogłem dostać, oraz teleport. Teleport, tak. Który randomowo teleportuje, może mnie teleportować do Error Roomu, równie dobrze może mnie teleportować do jakiegoś gówno pokoiku. Nie oszukujmy się. Dlatego ja bym zrobił tak, że wszedłbym tutaj, no i użył teleportu. O, i mogę na przykład już wyjść z tego pomieszczenia, super, dobra, użyjmy sobie tutaj naszych bomb, mamy klucz za darmo, nie będę musiał się o nic martwić, mam w ogóle wrażenie, że jest gra za cicho. Ale wydaje mi się, że chyba nic nie zmieniałem co do niej, aż sprawdzę. Dźwięk jest standardowy. A szczególnie, że ostatnio nie gram w Isaaca, to tak no, nie miałbym jakie nawet zmienić. Wezmę. To może być ciekawe, patrząc na to, że mam coś tego, że mam Spoonbender. Ja jestem gotowy zobaczyć tą grę, to może być bardzo ciekawy gameplay. Szkoda, że nie Soy Milk, no niestety już jak wezmę Soy Milka, to i tak mi już nic nie da. Ale na razie zapowiada się naprawdę ciekawie, szkoda, że te demagation mi nie będzie potrzebne. Bo nie oszukując się, już mi nic nie da. No, jakby nie patrzeć, już mam samo naprowadzanie przez Spoonbender. Ja cię kredyt, mam w ogóle 155 tokenów na Edenie, więc mógłbym się nim poławić, ewentualnie sobie właśnie rerollować go, jak będzie taka potrzeba. Staram się nie używać jego coinów, żeby nie za bardzo je stracić. Jak będę potrzebował na przykład, nie wiem, jakąś daną przedmiot uzyskać, to wtedy będę się bawić Edenem, może akurat mi dropnie czy coś. To w innym przypadku raczej nie chciałbym za bardzo korzystać z tego. I nie chciałbym się teraz wywalić. Wywalam się. Nie było opcji, mogłem się teleportować. Nie było opcji. Straciłem Spoonbender, dostaję Sif. Co to jest? D7. HP up. Co ja mam w ogóle za trinket? 50% szansy, że Devil Dealer będą za coiny. Straszny Sif. Reroll. No niestety. Rift, coś tam to się nazywa. Mamy kartę i Golden Razora, plus dodatkowo 5 coinów. Tragiczne statystyki, one są do wywalenia. Chciałbym zobaczyć jeszcze tylko, co mi daje dokładnie Treasure, bo mam akurat 5 coinów, może akurat coś ciekawego. Tirsy tragiczne. Miałem tak dobry run i tak zlamić. No tylko ja potrafię, ale akurat musiały mi się trafić te bombiarze, chamy śmierdzące. Tu nic nie ma, nie, tu przyszedłem po klucz, no. Mógłbym otworzyć skrzynię, ale najpierw Treasure Room i mamy Chubiego, no Chubi jest tragiczny. Kolejną z rzeczy będzie Mamski i ojeju, nie wiem nawet jak się ten rzecz... Jar of Wisps, spawnuje random Wispsy, no to nie jest najlepszy przedmiot. Jest tragiczny przedmiot, bym nawet powiedział. Mamy Mam's Eye, drugi przedmiot matki. Słabo, słabo, damage przynajmniej 4. O, Berfright, spawnuje 3 random itemy from random item pools. Okej, okay. Wezmę sobie bombki ewentualnie stąd. Chcę zobaczyć, co się stanie. Prawdę powiedziawszy, chcę zobaczyć, co się stanie, jak wezmę Birthrighta. Dlatego idziemy, random Wispsy. Wow, dostałem jednego Wispsa, poważnie? O, jeszcze mamy przedmiot tego, no. O, nie mogę używać. Co się dzieje? Nie mam pojęcia, jak działa Jar of Wisps, ale może się dowiem kiedyś. No, powiem szczerze, że to nie jest najgorsze. 3 tiersy, 4 damage, to okej, są statystyki, myślę. Itemy może nie podpasowały, ale no, nie grają itemy, tylko gra gracz, prawdę powiedziawszy. Więc może akurat coś ciekawego nam tutaj dropnie. No przy okazji mamy Birthrighta, mamy random item pool. Może coś akurat ciekawego wyjdzie. Ja myślę, jestem bardzo ciekawy, co dokładnie daje nam Jar of Wisps. Bo bardzo chętnie bym dostał jakiegoś lepszego, może takiego duszka latającego za mną. To by było ciekawsze. Coś kolego. O nie, to jest ten odbijający się, myślałem, że on we mnie strzeli. I wbiegłem praktycznie w niego. To ostatnia fala. Tu przynajmniej doszedłem na ostatnią falę z tymi przedmiotami. No ale tak jak mówię, to nie są potężne damage. I mam za mało coinów jeszcze. Dobra, fajnie, fajnie. Idziemy do bossa. Bossem pierwszym jest Jemine. Jemini. Chodź tu, kochany. Chodź tu do mnie, kochany. Ja was ubiję jak dwa banany. Bym zamknął przejście, ale straciłbym... Ojojoj, nie fajnie. Straciłbym kościane serce, postaram się go nie tracić. No ale różnie bywa, nie oszukujmy się, to jest Isaac. Tutaj może mi wybuchacza zrespić i się wywalę. Albo wejdę w coś przez przypadek i też się wywalę. No, albo na przykład odbiję naszego małego Jemina. Znaczy w zasadzie jego brata, bo to nie jest sam Jemine. Odbiję go jakoś inaczej oberwę. No to typical. Typical granie w Isaaca. Przynajmniej gurglingsy nie są jakieś trudne. Gdyby nie respiły jeszcze, to było dobrze. Bardziej się obawiam tego pana, co jest u góry. Oj, panie u góry. No i ostatni gurglings. Pięknie, ładnie, wszyscy leżą. Mam Birthrighta. Rzadkość. I dostałem... Tears up. Jeden z trzech mogę wziąć. Teraz mi smutno. Co tam miałem jeszcze? Muchę i coś jeszcze. Trzeciego nie zauważyłem. Skupiłem się na pierwszej z lewej. W ogóle mam kostkę. Ale już się nie wezmę. Nie mam coinów. Dobra, no trudno. Przynajmniej tier zapa mamy. Praktycznie maksymalne. Damage też nie jest jakieś tragiczne. Envy i Duke of Flies. Duke Much. No. Łatwy bossik. Wszyscy go znamy. Standard po prostu. Ja bym powiedział, że standard, jeżeli chodzi o bossy. Ej, powiem szczerze, mam minus 0,27 szczęścia, ale dosyć często strzelam na plecy. Ciekawe. Bardzo interesujące. Chyba, że Birthright ma jeszcze wpływ na przedmioty, które posiadamy przy sobie, to wtedy może faktycznie, no. Nieuniknione. Idę dalej. Mam dwie bomby. Jedną w sumie bym użył tutaj na kamieniu z X-em. I dostał bombę i Sulhurta i The High Priestess na bossa jakiegoś. Coś pięknego bym powiedział. A i pójdźmy sobie na dół. I mamy tak, darmowy pokój, standardowo. Treasure Room darmowy, plus 4 Sulhurty, biżama. Oczywiście no, wyleczyłaby mnie do końca, jakby była potrzeba, ale nie było takiej potrzeby. Dodatkowe Sulhurt, czyli za darmo wejście i wyjście, świetnie. Nic ciekawego. Oczywiście nasze coiny zostawimy sobie... A, z każdym użyciem będzie ich coraz więcej.
Ciekawy ten przedmiot. Jestem ciekaw, czy w normalnej rozgrywce, a nie na gridierze, bo na gridierze jak się dostaje na początku też do przeżycia, czy na zwykłej rozgrywce faktycznie dałoby radę go naładować wystarczająco dużo razy, żeby wyrzucił mi 12 tych. Ciekawe, ciekawe. Mógłbym już kupić sobie klucz, ale nie będę chciwy. Nie postanowię oddać życia. Pójdziemy do końca. I tak ładujemy sobie Jar of Wisps, więc co za różnica. No dawaj, dawaj przystojniaczkę ty mój. To jest zwykły? To jest zwykły. Nie, to jest kościan, ten, bez kości. Jeszcze obrywałem na nim. Ale życia potraciłem. Co za tragiczne piętro? Co tu się dzieje? Jeszcze we mnie wlazł! Dlaczego to zrobiłeś? Przyjacielu ty mój. Jeden leży, drugi leży. Kurczę, dostałem ten, no. Birda, ptaka, więc no. Nie, chyba pokonałaś do bossów. Skoro już jest, to trzeba go wykorzystać, wydaje mi się. Let's go, Envy, Syf. Syf boss. Mam dwie bomby, więc nie będę musiał się bawać o tego, o Angel Room. Oczywiście ten się teraz pojawi, to jest logiczne. Drugim bossem będzie, oczywiście, że musiał być drugi grzech główny, jakim jest wojna. To akurat chyba nie jest wojna. Wojna nie jest grzechem głównym. To jest raczej gniew, o. To może być gniew. Gniew jest grzechem głównym. Dziwne troszeczkę, ale okej. Chodź tutaj. Nie wiem, czemu go zawsze nazywam wojna. Oj, przepraszam, nie chciałem, panowie. Wrecked i ten drugi. Wrecked to ten czerwony, a ten drugi to nie wiem. Nie mam pojęcia, jak się nazywasz. To nie jest Daddy Long. Daddy Longlegs ma w ogóle inne ataki. To jest ta głowa kopiąca mnie nogami. Dobra, jeden mógłby paść już, panowie, wiecie? Miło by było. Został mi jeden. Niby mam damage 4, ale kurczę, mam wrażenie, że bije za długo, jakbym miał damage 0. Ile jest w standardzie damage? W standardzie damage jest 3,50. A pojąki mam problem ubić teraz. Już zaraz się wywalę. Jak ja na anioła już nie będę mógł bić anioła, bo nie ma szansy, żebym go pokonał. Ja nie wiem. Nie wiem, co się wydarzyło. Dobra, idziemy tak czy inaczej. Mamy jeszcze tego do Hypersys. Kopniemy go najwyżej. Rosary. Rosary, jasne. Czy kto by nie wziął? Ja bym wziął. Dobra, pyk. O, ja mu tylko pół życia zjechałem. Czemu? Czemu? Mój kolega, powiedz mi, czemu? Dobra, standardowo ubijemy go ogniskiem. To jest głupi jak but. Ała! Nie. Chodź tutaj, cwaniaczku. No dawaj. Dobra, easy. Odłamy klucza, zwiększona szansa na Angel Roomy. Ja nadal nie mam jeszcze przedmiotu z Treasure Roomu, więc weźmy sobie z dwa klucze, bo są tańsze. Trzeba pamiętać. Dobrze. Okej, Infestation 2. Spoko. Teoretycznie. Biblia nie jest fajna. Przedmiot matki. Nie, bez tym nic nie chciał w zasadzie. Ja mam stąd wszystko, co bym potrzebował. Idziemy sobie dalej. A na dalszym pokoju będzie depsy. Depsy będą proste, mam nadzieję. Gilotyna. Nie ma opcji. Booster pack. Ace of Hearts. And... Ace of Hearts, świetnie. Kartę Strange co wezmę. Nie tylko tyle mi to obchodzi. Ale syf, zobaczymy co w sklepie jest. Grow Hormones and Mom's Ringa. Trzeba jeszcze pamiętać, że i tak dostanę co najmniej 15... No ładnie, ładny pokój. Ja bym chyba wziął tym razem... może Mom's Ringa? Haglas, no niestety, użyjmy sobie go tutaj. Szkoda troszeczkę tego Haglasa, no oczywiście przedmiot matki, dostajemy nóż, zwiększony damage. Trzeba przeżyć po prostu już teraz, no szkoda. Mógłbym zresztą użyć tej karty, a co mi tam? I tak, zanim dojdę, nawet nie wiadomo, czy dojdę do tego grida, to przynajmniej sobie ładny pokój zrobię szybko. Trzeba korzystać z przedmiotów, które dostajemy, z dobroci. Chodźcie tutaj, do mnie moi mogłem tą kartę w zasadzie użyć na tym dopiero. No, ale zepsułem. Bo mogłem tą kartę użyć na Aniele. I Angel Roomie pokonać, no, ale tego nie zrobiłem. Ale Infestation mi respi tych pająków. Naprawdę, mam szczęście minus 0, a jakoś tak, kurczę, no. Jakoś tak mam szczęście do wszystkiego, no bo zobaczcie, cały czas strzelam za plecy sobie. Cały czas respię te pająki, nie muchy akurat w tym przypadku. No, ciekawe, ranik się zapowiada. Bardzo dużo obrwałem, muszę przyznać. Glizdy z ziemi, widziałem, jak się zrespiły, na pół sekundy. No i nic, czekamy dalej. A jej pierwszy bosik. A ja za czaszką biegam i ona mi biła. I'm sorry, nie zauważyłem. Jeden leży. No i nice, to mi się podoba. Monstro 2-0! Monstero 2-0! Ale dryzdycham, ja nie umiem dzisiaj grać w Isaaca. Powiedz mi, czemu skaczesz tak? Mam pół serca. Tra-la-la-la-la. No strzelasz tym brimstone'em czasami, tym monstero śmierdziello. Gościu, a mnie denerwujesz już, nie? No i patrzcie, skaczę znowu i mnie piźnie czymś. Jestem pewny, że czymś dostanę zaraz. Jak się nie zablokuje na byle czaszce! Nie, wyrwałem. Ostatni boss. Dawaj te ogniki. O jest. Jak dobrze. Ciebie za bossa to normalnie jak ten. Ulga. Ulga, że we... Aaa, prawie mnie dotknął. Ulga, że weź. Nie chcę więcej tak się bawić. One damage up. Chcę. Ale wiecie, co się stanie? Nie zabiję go. A wiecie dlaczego? Bo nie mam życia. Grow Hormones. Ojej, no jeszcze Synthol. No tak się nie robi. Tak się zwyczajnie nie robi. To było niemiłe. O, niepotrzebne. No to tak. A dacie mi coiny, panowie? Daj mi coina jeszcze jednego, byku, dasz. Dziękuję. O Jezu, dobra, podoba mi się to jeszcze. Syndol dostaje też w ogóle. Nie, wolałem tego nie widzieć. Dlaczego mi to robicie? Nienawidzę was. Wolałem tego nie widzieć, dosłownie.
Wolałem żyć ze świadomością, że nic nie dostanę. Ale mi dobrze. Ale mi dobrze, ran nie idzie. To nie idzie bardzo dobrze, to idzie tragicznie. Mam pearlsy. 20 przedmiotów matki. Przeciekamy. HP Apras 2. Przydałby się. Nie mówię, że nie. Maksymalne tiercy. Fajny damage. No powiem szczerze, ran życia. A nawet was chyba wybuchnę. A co? O, fajna skrzynia. No super, super skrzynia. A was wybuchnę. O, jak miło. Jak miło, że dostanę klucz. No oczywiście go użyję, żeby otworzyć skrzynkę, bo teraz możemy tak trochę walić. Nie! Miał być pieniądze! Albo klucz dodatkowy. Miał być bomby, klucz i pieniądze. Tak się nie robi zwyczajnie. To było niemiłe. Jest mi smutno z tego powodu. Nie bij. Bawi mnie to, że żeby zwiększyć szanse na Angel Room, właśnie sobie zdałem sprawę z tego. Żeby zwiększyć sobie szanse na Angel Room, to trzeba zabić anioła. To nie powinno zwiększać szanse na Devil Deala? To tak nie powinno działać. Moim zdaniem tak powinno to działać. Tylko ktoś nie przemyślał tego w tej grze. Bo to, że wziąłem deala z diabłem, okej, okay, to jestem w stanie zrozumieć, że jest to nielegalne i nie powinienem tego robić, dlatego nie dostanę Angel Roomów. Ale ubicie anioła jest postrzegane jako dobroć? No nie wiem, nie wiem. Coś tu nie pykło komuś, to wszystko? A tam jeszcze u góry jest ten szkrabon. Powiem szczerze, ładny ranik. To nie jest ran zaliczany do byle gówno, to jest ran zaliczany do może być nawet pójdzie git, jak się nie wywala. No. A, to dingle! Co tam sprawa dopiero? Ła, nie bij. No nie, znowu Monsterro 2-0. Monsterro 2-0 nie jest ciekawe. Dobra, ubijmy najpierw tego pana. Ten pan już leży. Monsterro znowu mnie pobije, bo tu jest 2-0. Ej, znowu to jest boss nieostateczny. Monster jako boss nieostateczny jest straszny. O, cześć. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak się nazywasz, przyjacielu. Ty jesteś Pride? Dobrze kojarzę. Ale ty będziesz mieć takiego ziomka latającego jeszcze za sobą. Wtedy byłbyś Pride'em chyba. A tak to jesteś, nie wiem, podróbą Pride'a. Ja chcę być tu. Ubiję anioła sam. Tarararara. Ej, nie, no to jest rano wygranie, no spokojnie, no. Jeszcze 2 HP, a to dostaniemy, ja myślę, że tak gdzieś jest. A to jeszcze jestem słabszy, dobry. Ja w ogóle mogłem go wtedy tłuc, no. Wtedy bym też sobie poradził raczej. A, mamy klucz. Ja nie byłem w treasure roomie, trzeba pamiętać, więc idziemy tak. Kupujemy to, fajne, kupujemy to, też fajne. O, i consolation pride mieliśmy. Rubber baby 2-0. Syf. Co on by mi zwiększył? Speeda. No to mega przydatne. Nie mam bomb. Ale jest szansa, żebym miał bombę chociaż jedną. Weźmy tutaj, dostaję w pigułę. Speed down. Lemon barley. Dobra, jednak nie mam. No trudno. Mówi się trudno i żyje się dalej. No i biegnie się do przodu, wywalając się na zęby. Tak z wami, no. Shiol. O, ja mam klątwę. To było bardzo niebezpieczne. Ale i tak co mi tam. Co za różnica? Gorzej być nie może. Ja, jedynie co mogłoby być gorsze w tej sytuacji, w której jestem teraz, to jakbym dostał tego. Jakbym dostał, jak to się nazywa? Zaraz sobie przypomnę. Poczekaj, dajcie mi chwilę. Oberwałem znowu. 20 tysięcy was tu jest. No nie, ja wiem co ja bym dostał, ale bym zapomniał. Ale żebym zapomniał. Co tu się dzieje w ogóle? Co to za pokój jest? Chodziło o Are You a Wizard. Tą czapkę. No. Nie pamiętam jak ona się nazywa. Dumpling Hat ją nazwę. Tak się pewnie nazywa. Jestem pewny. A, świetnie. A, no bo to nie jest boss. To jakiś random. Świetnie. Fajnie. Mogę użyć? Jeszcze nie mogę. Użyjmy sobie nasz Jar of Wisps. Łatwy pokój. Ej, w ogóle mam ten! Wispa, czyli ten duszka tego, który strzela brimstone'em, ale świetny. Lubię takie. No idź mi z tą czaszką obsaraną. Weź ją teraz ubij. Przecież ja więcej go będę obrywać, niż go bić. Póki mi te brimstone'owe nie padnie. O, bomba go wybuchła. Czy kto postawił bombę? Kto postawił bombę? Ja nie miałem bomby. Jestem pewny. Wow, moi ulubieńcy! Wolę ich ubić, chociaż tamten wali brimstone'em, to nie wiem, czy to jest akurat dobry pomysł, żebym tych ubił pierw. No ale może tak ma być. Jeden leży. Tamten lubi randomowo walnąć brimstone'em. Kto rzuca bomby? Robo Baby? Niemożliwe. Jak ty daleko tymi pękami rzucasz, byku? Ja rzucam bomby, śmieszne. Czemu? Ogniki rzucają? Nie wiem, co się dzieje. Health up. Ej, nice. Środek. Okej. Okay. Chyba, nie wiem. Wiem tylko tyle, że stąd nic nie chcę. 4 rzeczy za 15. Fajnie było. Biblia. Jedna z przemian w... Przemian, no. Jedna z przemian, fajna. Teraz klucz nam przynajmniej niepotrzebny. Hit z niem na dół. Utwórz tą klapę, człowieku! Klapa idzie w dół, jak stanie na nią, to powinienem się zapaść. Bez sensu, że nie mogę. A mam znowu klątwę! Nie, to fajnie, no, fajnie. Nie, no to okej, rozumiem. Rozumiem, że ta gra mnie nienawidzi. Fajnie. No i git. O Jezus! Dobra, gra mnie nienawidzi, a jestem głupi. Trudno. Nie wszyscy urodzili się mądrzy. Leży. Nie no, z tym starą Betlejem mogę stać i tłuc ich. A tam Envy był. Przepraszam, Envy. Wybacz mi, przyjacielu. Ojeju! Zjedzoni! Wszyscy tu są zjadani. Chłop w ogóle wszedł we mnie i nawet mnie nie uderzyło. Nice. Kolejne Wispsy. Dawaj tu ich. Larry Junior? Pff. A nie, to ten jest. Nie pamiętam, jak on się nazywa.
Druga wersja Larry Juniora. Ja go zawsze Larry Junior też nazywam. Co za różnica, jak on się nazywa. Dobra, jeden leży, drugi kwiczy, trzeci skacze, piąty ćwiczy. Wszystko? Aniołek, random item, prawa strona, stigma. No nie najgorzej, nie mieć HP. Myślę, że git. Smutno mi, na oślep chyba bierzemy. Ojojoj. Blank card. D coś tam. Blank card mógłby być ciekawy, gdybym miał... cokolwiek w zasadzie. Trochę syf. Jakąkolwiek kartę bym potrzebował. Mamy. The Lovers. Syf. No dobra, no jakoś mi uratuje ten blank card może. No bo Jar of Wisps już mi się nie załaduje, więc no trzeba przetrwać. Szkoda. Mam wrażenie, że ten końcówka tego rana była zepsuta. I troszeczkę mi smutno z tego powodu. To mógł być naprawdę kozacki odcinek, a będzie taki... nie wiem, będzie taki belejaki, bym powiedział. Quarter teraz, no tak sobie bym powiedział. No i idź z tą gwiazdą betlejemską. Dobra. O, gwiazda betlejemska się załączyła. Chociaż no nie, no Star of Betlejem coś robi faktycznie. Coś przynajmniej stara się robić może w tą stronę. Bo nie twierdźmy, że to coś robi. Ja coś robię, a to po prostu stoi obok. Dobra, tam to wybuchało coś. Porespiliśmy pająki, on się podleczył troszeczkę. No ja mogę ewentualnie jeszcze ze serca użyć, ale to wszystko, co będę mógł zrobić. Dlatego możemy stać tu tak długo, aż nie będę w tyłeczku. 16 damage'a mam, i strasznie mi powoli to życie schodzi. Jednak żartowałem z tym, że jestem tragiczny, dobrze idzie. Tylko tak jakoś nie wiem, mam wrażenie, że dzisiaj damage w ogóle nie wchodzi, co się stało? Patrzcie, połowa życia? Ja mam 17 damage'a, przypominam. Praktycznie 17, no bo nie cały jednak. Ale, no prawie 17 damage'a, tirsy 13. Ej, a jak działa ten z tirsami? Z takimi tirsami? Jak działa Star of Bethlehem z Soymilkiem, jestem ciekawy, bo nigdy chyba nie miałem Soymilka na tym, na Star of Bethlehem. Pewnie z 40 tirsów mamy, ale kozacko. Mi się wydaje, że to bardzo dużo. O, butpenny się odpalił tam jakiś. Ała! Oddaj mi pieniądze. No nie bij mnie! Wyłaź mi z tego środka. Chamie. Mój środek. Gorzej, że tak za bardzo na środku stoję, jak on mnie piśnie tym laserami środkowymi, to będzie smutno. O! Odbijam pociski. Dobrze, to mi się podoba. Co on tam się będzie? Świngrował. Gnu jeden. No i idź mi z tymi bombami wszystkimi. O! Za blisko stałem, jak on bił. Ale ham. Dobra, w ostateczności już... zapomniałem, że on może skoczyć mi na głowę. On mnie tu nie widzi. On po prostu mnie nie widzi. A gdzie mam 28 coinów? Hamie. No nie, weź proszę idź stąd. Dobra, denerwujesz mnie już. Użyjmy sobie blankardę, bo troszeczkę obrwałem mocno. Powiem szczerze. Mam jakiegoś jeszcze protekta czasami, co ciekawe. Się załącza. Au. 4 życia. Nie, no spokojnie, wygrana. Nawet jakbym mnie pizgał cały czas. Co mi daje takiego protekta mocnego? To jest pytanie. Wygrałem. Łatwo. 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 Metronoma dostałem. Łatwo. Jeszcze se lawer zdecydowałem. A co, wstać mi. Mam 1% szansy, że mi maszyna wybuchnie. A ciekawe, czy ona się zwiększa, te procenty. Może to zawsze mam 1% szansy. No cóż, było miło, ale się skończyło. Widzimy się w następnym odcinku. No i trzym się.